Thank you.
3 w sumie 19 punktów i 6 miejsce w dzisiejszych zawodach. Drugie miejsce w dzisiejszych zawodach, ekipa gospodarzy KSTOW, 24 punkty. Mikołaj Duchiński, 1, Bartosz Darek 8, Ksawer Sąski 12 i Wiktor Jasiński 3. Gospodarzy drugie miejsce i 5 punktów w klasyfikacji przejściowej do końcowej tabeli drużynowego pucharu Ekstraligi 2010 CC. A zwycięzcą dzisiejszych zawodów, podobnie jak dwóch pierwszych w tym roku, została ekipa Skaligorzów. Stawowy Wielkopolski Michał Krok 11, Kevin Miecz 7, Dominik Baryłka 8, w sumie 26 punktów. Trzecie zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach drużynowego pucharu Ekstraligi i 6 punktów do klasyfikacji. I tak przedstawia się również tabela na prowadzeniu o tej rundzie. Będą ekipy z Gorzowa i Stalonia po 18 punktów, z dużej grupy mają o 1 start mniej. Stal Gorzów, KS Stalonia, na drugie. To najlepsze ekipy.